Co to k***a jest? Nie wiem, ja nie mam nawet grama mięsa w tym. Grama. Nie ma gdzie mięsa. W tym kurwa. Gdzie jest mięso? Skoro ktoś nie myśli o mnie, ja jestem osobą, może nie mściwą, ale jednak wyznaję zasady jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie. Ale naprawdę to jest zdrowe. To nie, to nie ma żadnej chemii. Mnie p***i zdrowe, ja nie jestem fit. I jest w to wrzucone mięso, którego nie mam tu nawet jednego grama, jednego. Więc nie wiem, po co było zmarnować mięso do zupy. Nie wiem, po co oni mówili, że to jest dla mnie bez mięsa. Jak wszyscy mają bez mięsa? Ja dostałam bez mięsa, tak. A reszta ma, tak? No pewnie też, to wiesz, to jak wyłowisz, to na kogo padnie, na tego bęc. Bo tego mięsa tam było, bo tak tego mięsa garstka. Tyle było, to po to było. To po co to no, było żeby robić? Niby, trzeba było odcedzić to mięso, włożyć do tej miski, z której się robił bulion. Na wieprzowinie wywaru się nie robi, zacznijmy od tego. A to druga sprawa. Gotujesz w domu zupę na świni? Czyli co, nie jesteśmy zadowoleni? Nie, ja nie jestem. Dzisiaj nie, wczoraj nie. Nie jestem zadowolona ze zmian po prostu. Ale poczekaj, nie bój się zmiany na lepsze. Ale to jest na gorsze. Wczoraj to, kto wczoraj siedział? Bo mnie to ja minęło. Siedziałyśmy i wymyślałyśmy półtorej godziny menu. To ja bym ten twaróg tam jest, to ja bym te pierogi dzisiaj ujęła ruskie i każdy by zjadł. Pierogi. A ile by wyszło? A ze 150. Tak. Wiesz, zdrowo żyjcie w domu, a tutaj dajcie ludziom innym żyć, tak? No na tej zasadzie. Jak ktoś chce sobie zdrowo jeść, to niech się żywi zdrowo w domu, bo ja nie będę się zdrowo żywić. Wszystko jak świnia. No ja też nie wiem, czemu nie zrobiliśmy. Ja nie mam diety, nigdy nie będę na diecie. Spaghetti miało być dzisiaj. Ale ustaliły się spaghetti, tak? No i dzisiaj było ustalone. I dostałaś drugi dzień wywar z warzyw. Ale kto zmienił zdanie? Nie wiem, nie wiem, dojdę do tego. Pewnie, ale to nie Sara wiem. Jest szefową. Sara, chyba Sara, no. Nie wiem, z ją na pewno. Stwierdziłem, że zostawię im trochę czasu, niech się sami wyładują i wrócę, kiedy ochłoną trochę i poszukamy rozwiązań, żeby znaleźć konsensus. Jest tak, nie ma wyboru z produktów, żeby każdy sobie sam gotował, żeby przetrwać do piątku. Więc ustalamy tylko jedną albo dwie osoby, które decydują o kuchni i każdy je to było samo. Tak zrobione. I to jest nieważne, czy miała być pomidorówka jutro, czy miała być w poniedziałek, czy był ma być przemysł, za dwa tygodnie. Sara wystawiła. Ale się pozmieniało to. A co? I tyle. A ktoś odwołał Przemka i Sarę? Ale nie. Zostało zmienione wczoraj, że robimy. Każdy się z tym zgodził, że będzie Przemek i Sara. I ale tyle. Przepraszam, Przemek się zgodził. Ja byłam przy tym. Tak, ale Przemek się zgodził. Wszedziłeś mi piątkę. Tak, ale Przemek się zgodził. I zostało zmienione to. A Sara się zgodziła rano? Tak. Żeby to zmienić? Tak. Aha. No dobrze. A ktoś się zapytał odzywa innych o zdanie? Nie. Pierwsze co wezmę w tym sklepie i możecie mi wszyscy nominować, mam to w dupie, bo to nie jest ważne, że nie jest. Ale ja już wiem, weźmiesz budę i fajki. Tak. Oczywiście. Wezmę, bo będę egoistką i żar. I wezmę wam eko, i weźmiemy wam eko sałatę. Nie, i jarmuż. Wezmę jarmuż do tego i żryta jarmuż. Tak, sorry, to no to ja dobrze, to mnie wyślą na zakupy, to ja kupię flaszkę, a nie kupię ci kurczę 6 jajek, żebyś zjadł na śniadanie. Niki. Tyle. Porówno.